Siemano, tu się zaczyna trzeci film. Zaczynamy ostatni ultramaraton Mazury 2023 i Great Lakes Gravel. My już w Mikołajkach na przygotowywanie sprzętów. Zupełnie przypadkowo bardzo znana postać, znany organizator ultramaratonów w Polsce, Mariusz Kiszkiewicz, przygotowuje rower. Pięknie. Ruta. Ruta bomba. Piękne Mikołajki. O, znani aktorzy, aktorki, dzień dobry. Pani Asia Chłek, prawda? Joanna Chłek. Joanna. I jeszcze raz, jakbyś mógł to powiedzieć. Ale ty uczyniowałeś, Mariusz. Przyszedłem coś zjeść w Mikołajkach. Zobaczymy. O! Wszystkich znam. Siemanko. Przypadkowo mogę z wami tutaj usiąść na chwilę i jutro z wami jechać 25 godzin? 112. 112. Czwarta 39. Rybatka na wyścig musi być. Musi być. Jest bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. Jest to moje? To jest moje twoje? Co? No? Start 6 rano. Będzie ciemno jeszcze. Taka pora roku. Jesteśmy już tutaj z Joanną. 5:30 jest. No, jesteśmy szczęśliwi. Bardzo. Ciśniemy na start w takich okolicznościach właśnie. Ale jest cały czas ciemno, ale schodzi słońce. Także jakieś plusy mamy tego startu we wrześniu o tej porze. Proszę, pięknie. I się zaczęło. Wschód słońca! Jakiś 20 km, dużo tarki, dużo mruku, kawy nie było, to jest niedopuszczalne, musi być kawa, ale gdzieś ją znajdziemy niebawem, także okej, dobra, Red Bull przyjechał, dziewczyny z Red Bulla i poczęstowały Red Bullem, także jest okej, w miarę, ale jest naprawdę pięknie. Jest taki sposób na sprawdzenie, czy tarka jest duża. Robi się tak. Jest taka 8 na 10. Kręcimy w Trójmiejską ekipę. 380 jakieś do mety. No i
cały czas tu jest pięknie. Ciężko mówić o protipach, bo trasa jest dosyć prosta. To jest właśnie 110 km i po prostu autostrada gravelowa. Proszę. Tak to wygląda. Wnioski po 110 są takie, że trasa jest po prostu kozacka. Jest tak szybka i tak łatwa póki co. No nie spodziewam się, że nagle tu się zrobi coś innego, jakieś góry albo cokolwiek. Także powinno pójść całkiem szybko, tylko nie chcemy się zarżnąć. Więc trzeba to zważyć znowu, jak zwykle. Sklepów nie ma. Ani kawy nie piliśmy od rana. To jest minus. Jest 13 około, 6 godzin jazdy i jakieś 6 godzin godzin dziennych, że tak powiem. 29 stopni, czyli lato na Mazurach. Jeżeli nie wiedzieliście jeszcze, że tu jest naprawdę taki wypas, to wam pokażę naprawdę trasa, no po prostu wypas. Zobaczcie. Cześć, jak mogę. Siemano, siemano. Siemanko, mam was, chłopaki. Uciekliście pewnie przed żonami, co? Tak, tak jak ja. Ciemni, to znowu będzie podwójna walka. Ups! Trzeba uważać. Na żal, tego nie nakręci. Jest godzina trzecia. Mamy 170 km, zobaczymy. 240 cały czas realne, a może więcej nawet. Jest nieźle. Ciach, jedna sztuka, druga sztuka i trzecia sztuka. Do zobaczyska. Zapomniałem dodać, że na 170 km po godzinie 15 jest w tej chwili 34 stopnie. Także 22 września mamy taką pogodę. Jest trochę za ładnie.
dostaliśmy właśnie powiadomienie na telefon, witaj w Rosji, także musimy mieć oczy dookoła głowy. Jest 200. Jesteśmy na 200 kilometrze. 10 godzin 30 trwa już ta jazda. Godzinę 10 mamy postojów. Te wszystkie siku, woda, napełnienie bidonów, to tyle pochłania. No i co? Za 3 godziny zacznie się już pełna ciemność, czyli nocka. Plan na razie jest realizowany, 240. Słońce niepokojąco i niebezpiecznie już zachodzi, no i będzie trzeba te 10 godzin jakoś przejechać. Więc 120 km w nocy to jest kolejny plan minimum. I tak trzeba robić, małymi kroczkami. Rzucę. Niestety trzeba było zjechać z trasy, bo do 270 nie ma nic sklepu ani nic, a na samych słodyczach to można nie dać rady, więc musieliśmy zjechać. I co? Jemy, wracamy na trasę i ruszamy. Za 2 godziny będzie ciemno. Także takie frykasy ze szpinakiem w Lidlu i ciśniemy dalej. Zgodnie z obietnicą, którą sobie złożyłem, będę nagrywał również jadąc w nocy i to nie jest łatwe, bo tu nic nie widać, a jest 20 i jest po prostu noc. Taka noc, jak normalnie jest noc o 23. Także kupa godzin przed nami jeszcze, ale cóż, no walczymy. Także będę składał meldunek do tego pamiętnika tutaj co jakiś czas. Pewnie na jakichś postojach krótkich. 244 do mety. Przepraszam, 240 do mety. Bartosz, masz mar. Pięknie widać. Się podłoży mudę. Tutaj po prawej obok jest przepiękne jezioro. Później. Tak, ja później to wrzucę w necie zdjęcie do filmu. Obok. Wszyscy zobaczą. Tak. O 21, tak? Tak, to się wszystko. To się wszystko doda. Dokładnie tak. Proszę. Takie atrakcje. Takie atrakcje o godzinie 22. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tutaj na pewno są piękne jeziora i piękne widoki. Także jedziemy dalej. Trochę mnie widać. Jest 22, jak powiedziałem, ale 220 do mety. 22. Dopiero? Walka trwa. Jest północ prawie i mamy 300 przejechane, czyli zostało jakieś
180. Więc to jest całkiem niezły news. Gorszy jest taki, że do pełnego, albo inaczej, do wschodu słońca jakieś 6 godzin. Strasznie długo nas. Ale wiedzieliśmy to wcześniej, więc trzeba cisnąć. Pełno jezior dookoła, ale ich nie widać, także nie będę o tym gadał. Tu jeszcze jadąc w nocy, dla tych, co nie wierzą w globalne ocieplenie, to jest wrzesień, 23 dzień września i jest 20 stopni o godzinie 12 w nocy. Tak. Jest 1:34 i robi się jasno, ale robi się jasno dlatego, że jest latarnia. Ale to jest w środku niczego, ta latarnia. Mieliśmy stanąć przy tamtej, a tam pies szczekał. Tak, więc to jest latarnia i no, robi się jasno. Jest. Blair Witch Project. No, dokładnie. Tu się rozgrywają dramaty właśnie. Dramaty życiowe. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, nie? Ej, ale zobacz, Mario, chodź zobacz, zobacz jak podświetliłem. A ty to w sumie chyba ty, ale zobacz, patrz. Ale wszystko może, nie? Proszę. Piękne Mazury, ja naprawdę, powiem wam szczerze. Widoki. Ultramaratony to tylko tutaj na Mazurach. No jest przepięknie. Te jeziora, wszystko, no po prostu tak cudownie jest. Nic tylko jechać w nocy. I nic nie widzieć. To my właśnie. Tak. Taka wizytówka. A z rzeczy najważniejszych to jest godzina druga. Chciałoby się powiedzieć, że druga nad ranem, ale do rana to jeszcze mamy z 6 godzin. Więc druga w nocy, w ciemnej nocy i mamy do mety jakieś 150. To już jest całkiem nieźle. Proszę bardzo, wilczy szaniec. To nie druga ani trzecia, tylko 4:10. Nie pojęte, jak jest ciemno o tej porze. Do wschodu jakieś godzina 40, godzina 50. Wtedy się wszystko zmieni na plus. I teraz jest kryzys. Wszystkim się chce spać. Trzeba to wycisnąć. Jakieś 135 do mety. Jest 5:00 i niestety stało się to, co myśleliśmy, że się nie stanie. Czyli ulewa. A mamy 120 z hakiem. Nie, już pójdę na wodę się. No dobrze, no. Nasz nowy dom. Ale jak z Łobądkiem. Na z Łobądkiem. Wiata z Łobądkiem. Jakim Łobądkiem? Tam jest Łobądek, Łobądki. O, Markiem. O, tam jest Łobądek. Także to jest 120 do mety, 5:00, za godzinę wschód słońca. I taki deszcz, ale... Ale właśnie możemy... Ale proszę, zobaczcie, jaka wiata. To jest coś niesamowitego. Coś już widać? 40 minut. 40 minut w wiacie. Można ruszać dalej, ale jest mały plusik, że jest już trochę jasno. Proszę. Pięknie tutaj wyglądają ludzie w wiacie. Tak, bardzo. We wiacie. Pomachaj tutaj do telewizji. Dobry. No, nie ruszamy dalej. Nawet nie wiem, ile mamy. 120 ostatnio z hakiem. Dobra.
Także ciśniemy dalej. No i co? 6:12. Tak się krzyżują plany na ultra. Pierwszego dnia 30 stopni we wrześniu, a drugiego leje i jest taka pogoda. Ale będzie satysfakcja większa, że się to znowu longiem zrobiło. 110 km. Proszę, jesteśmy w świętej Lipce. W jeździe longiem po takiej nocce to jest tak jak po jakiejś apokalipsie. Wszystko się budzi, jest jasno i przede wszystkim sklepy są otwarte i można sobie na przykład zaserwować bułkę świeżą i serek. Co prawda jedzenie jej na kwietniku nie jest może szczytem marzeń, ale po tej nocy jest i przestało trochę padać i jest do mety 100 z hakiem. Cud! Wyjechaliśmy ze świętej Lipki i przestało padać i jest tak. Ale to już nieaktualne, co mówiłem przed chwilą, bo właśnie zaczęło lać. Stuwa do mety. Kupię coś później z tego dnia wrzucać, bo jedzie gość cały zachlapany, mokry i jaka to ma być rekomendacja czegokolwiek. No ale jakaś tam satysfakcja na końcu jest, którą trudno wytłumaczyć, no i tak to jest po prostu. Prawda, panie Mariuszu? Proszę powiedzieć, że tak. Święta prawda. No, święta prawda. Ten pan wie, bo był przed chwilą w świętej Lipce. Jest jak się człowiek z czegoś nabija, to później co do niego wraca. Się śmiałem, że nie ma podjazdów tutaj jak w górach, a ten po bruku 3-kilometrowy prawy jest turbo niefajny. Także ale przeżyłem i już coraz bliżej do mety, nawet trochę mi pada. Jakoś to idzie.
Wyjeżdżamy z Mrągowa. No i już chyba byłoby dobrze się nie zatrzymywać za bardzo i dojechać na metę. Cały czas pada deszcz, ale taki siąpi sobie. No i mamy 68 km, czyli jakieś 3 godziny, takie dobre 3 godziny, albo i 4. Czyli 15, 16, taki był plan minimum, stał się planem realnym, ale też dobrze. Dyszki do mety. Samo poczucie całkiem dobre. To jest trochę dziwne, bo miałem taki kryzys gdzieś koło 7 rano. Teraz jakoś przyszła energia. Bruk się skończył. Kawałek asfaltu. Więc trochę szybciej. No i gdzieś tak estymowany czas to 15. A plan minimum to była 16, więc przymykam oko raczej. Nie mam szans przecież, żeby się ścigać z tymi, którzy cisną po prostu nad głowami wręcz. Więc romantyzm ponad wszystko. Kilometrów i meta. A znowu zaczęło lać, a teraz to już zupełnie nie jest to sen. Oh.